Witamy serdecznie w magazynie FLS Weekend w programie poświęconym lidze B1. Zobaczmy na wyniki, jakie padły w minionym tygodniu. Wysokie zwycięstwo Wojt Mediki, zwycięstwa Kanonierów. Wygrywają po raz pierwszy zawodnicy drużyny KPPN. Teklas Motul, wysokie zwycięstwo pretendenta do mistrzostwa. Tak, Teklas pokazuje, że w formie jest znakomitej. Po zwycięstwie z Niemalip nie spodziewaliśmy się innego rozwiązania jak wygranej z Motulem, który wylądował chyba już na dobre w dolnych rejonach tabeli. No i tutaj mecz był bez większej historii. Mógł to spotkanie przegrać nawet wyżej, no ale też dobrze w bramce bronił Krzysztof Gross. Miał wiele pracy, kilka razy musiał się wyciągać piłkę z siatki, natomiast kilka razy zespół uratował od wyższej przegranej. No i Motul, cóż, ciągle bez zwycięstwa, a Teglas ciągle bez straty punktu. No i zobaczymy, jak w kolejnych meczach będzie, natomiast widać, że forma jest wysoka. W minionym programie zastanawialiśmy się, jak Wojt Mendika zagra bez Lipanowicza. No zagrała bardzo dobrze, bo wygrywa równie wysoko jak Teglas. No tak, teraz z ciężarem gry ofensywnej skupił się tylko na Robercie Tomaszewskim. Swoje zdanie spełnił, 8 goli strzelił. No różnica nie klasa dwóch między Wojtem Diką a Raket, która była widoczna. Do przerwy już losy meczu rozstrzygnięte. Bardzo, bardzo wysokie zwycięstwo Wojt Mediki. No i trzeba się zastanawiać, czy ktoś tą drużynę powstrzyma. Myślę, że jak przyjdą mecze ze ścisłą czołówką, to one będą bardziej wyrównane. Natomiast no, w tym meczu z Racket Fuel bez większych problemów, na luzie i do przodu. O meczach Top 16 mówiliśmy, że można w nich zobaczyć atrakcyjny futbol, natomiast niestety ta drużyna przegrywa. Tak było również w przypadku w meczu z Autoas. No tutaj zdecydowana przewaga, szczególnie w drugiej połowie Autoasa. Top 16 miało swoje szanse, by ten mecz inaczej się potoczył, bo przecież drużyna prowadziła 1-0. Miała kilka dobrych okazji, by ten wynik podwyższyć. Natomiast no, potem Autoas przejął kontrolę nad meczem. Kilka ciekawych akcji wprowadził. Do składu wrócił Pochota, który rozgrał pierwszy mecz w sezonie. No i on z Dariuszem Marczukiem bardzo dobrze się w ofensywie rozumieli. No i druga połowa zdecydowanie należała do Autoasa. Wysokie zwycięstwo 8-2. Po tym jak 2-8 przegrali z Brygadą, teraz w tych samych rozmiarach rozgromili Top 16. No i Top 6 po dobrym początku, teraz no, powodów do chwalenia zbytnio nie ma. Także musi zespół coś poprawić, żeby wrócić do tej gry meczów Exhalo czy zwycięskiego Skarajna. Mecz Kanonierzy-Brygada, no i zwycięstwo Kanonierów. No to jest dla mnie duże zaskoczenie. Może nie tyle zwycięstwo, co rozmiary i styl, w jakim Kanonierzy odnieśli ten sukces. Przede wszystkim wydaje się, że koniec już z żartami po tym, jak oni stracili punkty z Oni i byli o krok od stracenia punktów z Kanonierami. W drużynie panuje duża mobilizacja i koncentracja, by ani przez moment nie odpuszczać. No i ten mecz był tego dowodem. Nawet Brygada też w pretensji może mieć do siebie wykonywanie rzutów karnych, bo trzech wykorzystali tylko jeden. Wynik mógł być korzystniejszy, aczkolwiek i tak nie Kanonierzy, by wygrali. No i bardzo, bardzo dobry mecz Stachela. Natomiast Kanonierzy pokazali siły w tym spotkaniu. Zgadza się. Mecz KPPN Ferajna. Ferajna prowadziła w pierwszej minucie, natomiast to KPPN zwycięsko kończył. Ferajna prowadziła w pierwszej minucie, szybko strzelona bramka, potem jeszcze wychodziła na prowadzenie 3-2, natomiast już na przerwę schodziła, przegrywając jedną bramką. Kanonierzy KPPN potrafił wykorzystać to, że prowadził, miał pożyczny wynik. No i w drugiej połowie Ryba dobijał skutecznymi kontrami. Tych kont było łącznie 5. Wysokie zwycięstwo KPPN-u. Wysokie pierwsze przede wszystkim w sezonie, więc zespół się przełamał. A Ferajna znów w strefie spadkowej się znalazła i z taką grą jak w drugiej połowie, no to długo tej strefy spadkowej nie opuści. Rozpędza się drużyna Exhalo w centrum Kraków. Wygrywają oni z drużyną Oni. Tak, oni przegrali 3-6. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Exhalo rzeczywiście powoli łapie swój rytm. Natomiast też no, wiemy, że już nie będzie ta drużyna walczyć o medale, natomiast spokojnie w środku tabeli, 5., może 6. lokata,
spokojnie jest w zasięgu tej drużyny. No i zespół to, co ma wygrać, no to wygrywa. Nie notuje głupich wpadek raczej, a jeśli przegrywa, no to zespołami rzeczywiście bardzo mocnymi. No i mecz z Oni rozstrzygnie na swoją korzyść. No i rzeczywiście, tak jak mówisz, łapie rytm. Nie ma lipy, wygrywa zespół Rados. To chyba nie jest zaskoczenie. Nie jest zaskoczenie. Mecz od początku układał się pomyślnie Nie ma lipy. Już po 9 minutach było 3-0 i to było jasne, że Nie ma lipy zakończy ten mecz zwycięsko. Desperados mogą mieć pewne powody do zadowolenia, bo udany debiut Zaliczu Kotarwa, który strzelił wszystkie 3 bramki dla Desperados, aczkolwiek sam wynik na pewno powodu do zadowolenia nie przynosi. Kolejne przegrane, no i Desperados, podobnie jak Ferajna, w strefie spadkowej się znalazł. Nie ma lipy, otrząsnęło się po porażce z Techlasem i ciągle może liczyć na miejsce medalowe. Zobaczmy na tabelę w takim razie. Na pierwszym miejscu Void Medicam, na drugim Kanonierzy, na trzecim Techlas, a na miejscach spadkowych Desperados, Ferajna i Motul. Przed nami szóstka tygodnia, w bramce Orłowski, dalej Hajduk, Kruk, Marczuk, Stachel i Robert Tomaszewski. Robert Tomaszewski, graczem tygodnia. No jak mówiliśmy kilka tygodni z rzędu, że tak można powiedzieć, o nie najlepszej formie strzeleckiej Tomaszewskiego, bo z reguły przybyliśmy, że tych goli było sporo, on ostatnio strzelał 1-2, tak nie za dużo, natomiast teraz wystrzelił 8 goli. No może absencja Lipanowicza mu w tym pomogła? No pewnie. Wziął ciężar gry na siebie. Wziął ciężar gry na siebie, tak jak mówiliśmy, i może dlatego też aż tyle goli nie strzelał, natomiast na 8 goli no, to budzi szacunek. Dziękuję serdecznie, to wszystko w tym programie.